Siemanko, siemanko, sam Koksu z tej strony, no i witam was na Hardkorowie Vlog. No dzisiaj właśnie z widokiem przez okno z pendoliny. A gdzie pędzam? Tą pendoliną? Właśnie do Gdańska. No i tam później następny kierunek dalej, a się dowiecie później gdzie. No ale tak naprawdę pierwszy raz w Polsce jadę pendoliną, tak kiedyś jechałem po walce z Neumannem, z pociągiem. To było już kiedy to było 9 lat temu, że ten pociąg naprawdę był tragiczny. Tak się rozpadał, z Katowic było do Poznania chyba. Tak się rozpadł, że myślałem, że tam, nie wiem, więcej w życiu nie pojadę pociągiem w Polsce. No ale słuchajcie, teraz czasy się zmienili trochę i widać, że ta pendolina Business Class Premium, no jest elegancko miejsca. Tutaj naprawdę dużo. Może tak dobrze mam, że sam siedzę tutaj. Dookoła nikogo nie ma prawie. W całym wagonie parę ludzi tylko, także jest wygodnie. Jest wygodnie, mogę sobie popracować. Laptopa mam ze sobą. No i nie muszę samochodem się pchać przez hardkorowe korki. No i właśnie to jest plus tego. I wygodnie sobie. Teraz właśnie czemkę wziąłem. Zjadłem kanapeczki, bo tutaj stejków nie ma, słuchajcie. Teraz muszę popracować trochę dla was, podpisywać maile trochę. Nie wiadomo. Nie zdążyłem właśnie nagrać, jak wsiadam do pociągu, bo przypieszyłem się bardzo. Wiecie, rano to nie lubię podróżować, bo trzeba wstać, korki w Warszawie się przepchać, dojechać i tak dalej. Jest ok, ale co, słuchajcie, tak w ogóle bardzo fajnie jest, bardzo dużo miejsca mamy naokoło. No i lecimy do tego Gdańska, tam chłopaki mnie odbierają i do zobaczenia już wkrótce. No i dobra, się zbieram, już właśnie dojechaliśmy, mnie modlimy. No dobra, jestem w Gdańsku. Widzę, u chłopaków otwierają mi tutaj, także będzie hit, tylko się nie pogubi. Szukam wyjścia. Już tu się znajdę. No i tu czekają duże fanki. Nie? Mówią, że nie ma lipy. No. Dzięki, pozdrawiam, ja uciekam dalej. Siły jest. Stop, jeszcze coś? No nie. Tak, jeszcze. Dla panny młodej, dobra, nie ma problemu, zaraz. No tak to jest, właśnie. Zdjęcie z bankami załatwione. Ucieszyli się. Bardzo miło. Miłe powitania od razu w stacji w Gdańsku. Widzę, że w Gdańsku nie ma lipy właśnie. Idziemy teraz dalej. No, dzisiaj hardkorowy dzień z nagrywaniami. Wszędzie, kurczę. Kończyliśmy sprawy biznesowe. No i teraz idziemy właśnie tutaj niespodziankę zrobić dla dzieciaków. Zobaczymy, jak zareagują, bo nie wiedzą, że wpadnę tutaj właśnie. Zaraz zobaczymy. O, grają piłkę. Dzieciaki grają. I nie wiedzą, że to wpadnę. Co będzie się działo tutaj? Dzień dobry. Przyjeżdżamy sprawdzić. Sprawdzić, czy dobrze. Czy jecie stejki, czy kanapeczki? Dawaj.
Tak. Kto poznaje tego pana? Ja. Skąd pan jedzie? Aha. Wszystko jasne. No jak tam wam idzie? Teraz będziemy pompować bicki. Sto pompek każdy musi zrobić? Dacie radę czy nie? Nie? No dobra. Ale z przerwami. Przerwami, nie? O, dobre rozwiązanie, tak. Myśli, nie? Przerwamy pompki. Nie, chłopaki, tak naprawdę możemy fotkę zrobić, każdy osobno fotkę porobimy, czy grup. No dobra, przerwamy fotkę. Uwaga, da się wleci. Jest pompa? Jest. No i mamy całą ekipę chłopaków i chłopaki. Czy jest lipa? Nie ma lipy! No, lipy nie ma. Tylko hardkorowo pompa jest. Pozdrowienia tam dla wszystkich. I... bye bye. A ja idę kopać piłkę może. Nie, idę po stejki. Marka. Okej, okay, widzieliśmy tu hardkorowo chłopaków. Grają. Sport to musi być. Właśnie, głupoty do głowy nie dochodzi, tylko zajmuje się sportem chłopaki. Bardzo fajna sprawa. No i trzeba wspierać na pewno takich młodych sportowców, żeby później byli taki hardkorowy. Może nie jak ja, może jak Lewandowski na przykład. Piłkę nożną gra. No właśnie, i będzie osiągali duże sukcesy na całym świecie, ale z tego się zaczyna, że tylko właśnie tutaj na polu kopią gdzieś piłkę, a później na stadionie światowym. No my uciekamy do, z powrotem do Gdańska, do Pętoliny i zapędzam zapędzam do kurczę Warszawy, tak, no tak. Zapindalo. No to tyle na dzisiaj, hardkorowo było. Jest czas teraz do domu, do Warszawy wracać właśnie Pętoliną, żeby była jeszcze większa pompa do następnych vlogów. Pozdrawiam wszystkich. No i nie zapominajcie dodać suba, również kliknąć na dzwonek, żeby dostać wszystkie najnowsze filmiki, co się dzieje u mnie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, prosto tu z Gdańska.